Hej kochani, zanim zaczniemy drugą i ostatnią sesję z kampanii Sonika w Soniku CD, to chciałbym wam tutaj przypomnieć, co wydarzyło się z pierwszej sesji, bo jest coś, o czym zapomniałem wstawić, a troszeczkę jest mi wstyd, że tego nie dopilnowałem i dopiero Kuba w sekcji komentarzy mi przypomniał o tym, że miałem coś wstawić, tak więc teraz pokażę wam małe porównanie intra z wersji Mega CD do intra z wersji PS3, czyli obecnej, którą ogrywałem. Tak więc enjoy! Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony pomidorowy.pl, a oto kolejny odcinek, raczej kolejna sesja. Zagrajmy w Sonic the Hedgehog CD na PlayStation 3 i jedziemy sobie z nowym zonem Wacky Workbench. Tak, Wacky Workbench, czyli jest to bardzo, nie wiem nawet jak to ująć, mechaniczny zone, taki wiecie, na zasadzie tego, że mamy tutaj spore okablowanie, no i możemy zauważyć, że mamy tutaj oczywiście prąd, który no oczywiście styknięcie się z tym prądem, no to nie wróży niczego dobrego, ale myślę, że każda myśląca osoba jest w stanie się domyśleć, o co chodzi, jeżeli chodzi o prąd. Poprzednim razem poznaliśmy fabułę tej gierki, przeszliśmy w zasadzie troszeczkę gry, nawet byłbym skłonny powiedzieć, że ponad połowę gierki żeśmy ostatnim razem przeszli. No bo poznaliśmy fabułę gierki, że tak naprawdę Little Planet, czyli planeta wokół całej ta gra ma miejsce, no to jest zagrożone przez doktora Robotnika. No i musieliśmy walczyć 4 razy z doktorem Robotnikiem w różnych strefach, na przykład Palm Tree Panic, na przykład Collision Chaos, na przykład Tidal Tempest czy Quartz Quadrant. Tak więc no w różnych wcieleniach walczyliśmy z doktorem Robotnikiem, no i przy okazji zdobyliśmy wszystkie 7 kamieni czasu, więc tak naprawdę teraz nieważne, czy polecimy do Future, czy w zasadzie pozostaniemy bez podróżowania między tymi wszystkimi wymiarami. To jedno jest pewne, mamy za każdym razem Good Future. Za każdym razem, dosłownie Good Future będziemy mieli, ponieważ zebraliśmy wszystkie 7 kamieni czasu, więc nie ma tutaj już powodów do robienia Bad Future. Aczkolwiek, żeby być fair z wami, no to pod koniec trzeciego aktu puszczę wam muzykę z Bad Future, jeżeli chodzi o Wacky Workbench. W ogóle soundtrack bardzo lubię z Wacky Workbench. Sama koncepcja poziomu jest bardzo fajna, bardzo mi się ona podoba. Grafika poziomu jest też jak najbardziej spoko. Kiedyś pamiętam, że tego poziomu nie lubiłem, ale głównie dlatego, że wydawał mi się on dosyć ciężki i mechaniki poziomu za bardzo nie znałem. Teraz z czasem, kiedy gram już któryś raz z rzędu w tę gierkę, no to wydaje mi się, że ta gierka sama w sobie nie jest jakoś super trudna, abym mógł nawet zaryzykować stwierdzenie, że jest ona dosyć łatwa.
Serio, to jest naprawdę jeden z łatwiejszych klasycznych Soników, nie licząc Sonika 3 i Knuckles, no bo Sonic 1 to standardowo, nie zmieniłem opinii po dziś dzień, dalej uważam, że to jest trudna gra. Sonic 2 jest troszeczkę łatwiejszy, ale jest strasznie według mnie nudny. No, nie jest to zła gra, ale po prostu tak czasami odnoszę wrażenie, że akcja w tej gierce zbyt wolno się rozkręca. No, a teraz przenieśliśmy się do past, żebyście mogli posłuchać sobie muzyki z przeszłości. Dokładnie tak, bo już się nauczyłem. Past to jest przeszłość, a przyszłość to jest future. No, a present to jest teraźniejszość, ale myślę, że to również sobie zdążyliśmy wytłumaczyć. 13 żyć to jest bardzo pechowa liczba i bardzo mi ta liczba się nie podoba, więc mam szczerą nadzieję, że niedługo się jej pozbędziemy. Jestem ciekaw, czy można tam się jakoś dostać, bo niestety nie pamiętam. Tak, ja wiem, że dla niektórych to może być ujma dla tej serii, bo ja zbyt długo siedzę w poziomach, tylko bierzcie też pod uwagę, moi drodzy, że ja lubię w tych poziomach exploring. Ja na przykład osobiście w Sonicu CD wolę eksplorować niż robić rzeczy pokroju speedrun. Bo jednak, no podoba mi się to. No i przy okazji zdobyłem to, co chciałem. Więc jestem jedno życie na plus i kto wie, może ten let's play spowoduje, że pobiję własny rekord. O ile już nie pobiłem, bo z tego co pamiętam w moim let's playu z 2015 to chyba miałem, żeby was nie skłamać, maksymalnie 15 żyć. Ale to byłem przy ostatniej strefie w gierce, a teraz jesteśmy przy, no, przedostatni, bo w zasadzie, znaczy przedostatni w zasadzie, to chciałem powiedzieć. A więc dobra, lecimy. Ogólnie Wacky Workbench ma również jedną ciekawostkę. I to jest ciekawostka związana z jednym z trofeów. Tak, na chwilę się wyciszyłem, dlatego że palnąłem taką głupotę, żebyście po prostu tego nie zrozumieli, dlatego pozwoliłem, żeby sobie soundtrack poleciał. Otóż ciekawostka jest taka, że w wersji, w tej reedycji 2011, którą obecnie ogrywam na PS3, no i Xbox 360 oraz PC, jest trofka, która nazywa się Statue Savior. I to jest statuetka, która pojawia się w złej przeszłości, ale ponieważ mamy wszędzie Good Future, no to, no, bardzo nikła szansa jest na to, żebym ja mógł wam pokazać tą trofkę, no bo technicznie, no skoro mamy wszędzie Good Future, no to już nie będziemy mogli korzystać z tej złej przeszłości. Tak więc prawdopodobnie po zmierzeniu się z Eggmanem w Wacky Workbench Zone 3, który obecnie robimy, to myślę, że bez zbędnego przedłużania, bez zbędnego pitolenia wkleję wam po prostu mniej więcej tę trofkę, jak ją zdobyć oraz, no, pokażę mniej więcej, gdzie ona się znajduje, bo czemu by nie. Ogólnie muzyka z Wacky Workbench, tego, który teraz leci, jest fantastyczna. Zresztą posłuchajcie sobie sami w tej ciszy, a ja pozwólcie, że się skupię teraz na przejściu tego poziomu, żebyśmy mogli dostać się do Eggmana i zajęli się następnym zonem, ponieważ dzisiaj kończymy gierkę. Znaczy, nie do końca, bo jeszcze będzie sezon drugi tej gierki. I to będzie kampania Tailsa, ale o tym opowiem pod koniec. A teraz skupmy się na właściwej części odcinka. Nie no, ten soundtrack po prostu jest świetny, jest po prostu fantastyczny, mój ulubiony soundtrack i uważam, że chyba, no, nic lepszego bym sobie tutaj nie wyobraził, jeżeli chodzi o Good Future w Wacky Workbench. Nawet wtedy chyba w Let's Play z 2015 przyznałem, że ten soundtrack jest całkiem w porządku. Chociaż nie, bo ja to pamiętam, ostatnio nawet oglądałem, okraszyłem to zdaniem, że nie pamiętam, jaki soundtrack tu leci, ale chyba mi się podobał, więc no, ja sam z przeszłości, no, trochę nie ufam. Znaczy ja sam teraźniejszy nie ufam sobie z przeszłości. Ale jak widzicie, boss nie jest trudny. Wystarczy, że po prostu będziemy skakali po tych platformach i go uderzali, no bo co nam tak naprawdę pozostało więcej? Musimy po prostu tutaj skakać i go w taki sposób bić. Jeszcze raz będziemy musieli go uderzyć i będzie po bossie.
No może nie, dopiero teraz będzie po bosie. Ale kurde, zajebiście tego uniknąłem, nie? Gdzie w V1 z tego let's playa właśnie odpierdoliłem coś takiego. Ja pierdolę, ale to była zjebana śmierć. Ale przynajmniej dłużej se posłucham soundtracku, tylko jakim kosztem? Przepraszam bardzo, jakim kosztem? No sorry bardzo, no ale no... To jest nie fair. To jest zdecydowanie nie fair. Dobra, widzimy się w momencie, kiedy ja pokonam tego bossa. Chwila prawdy. No i śmietnik oberwał, kurwa, mogłem to od razu tak zrobić, a nie. Co ja wtedy odpierdoliłem do jasnej ciasnej. I przepraszam, że ja tak bardzo dużo przeklinam. Staram się oczywiście mniej przeklinać na seriach, ale po prostu emocje mną takie targają, że to jest przegięcie pały. Ale proszę bardzo, Wacky Workbench w 2 minuty 29 sekund i 63 sekundy. Akt trzeci, a raczej zone trzeci został zaliczony. Proszę bardzo. Teraz trzeba bęcki, że tak powiem, spuścić Stardust Speedway, czyli dosyć popularnej lokacji w serii Sonica, ponieważ ta lokacja miała debiut w Sonicu Generations, miała debiut w Sonicu... W którym jeszcze Sonicu to miała debiut? Stardust Speedway? W Mani, no właśnie, w Mani miała jeszcze oczywiście tam. Tak, i jak widzicie, obecnie jesteśmy w Stardust Speedway Good Future. Leci zresztą charakterystyczny soundtrack, który troszeczkę różni się od tego, co mamy w Present oraz w Past. Aczkolwiek zaraz do Past się przeniesiemy. Sami zresztą widzicie, że teraz się właściwie przenosimy, żebyście mogli po prostu mniej więcej posłuchać sobie różnych tych soundtracków. A! To jednak nie do Past, jednak wróciliśmy do Present, więc tym razem posłuchajmy sobie właściwego soundtracku, a w zasadzie soundtracku, który reprezentuje teraźniejszość. A zaraz przejdę do ciekawostek. Muszę też zachwalić, że soundtrack w wersji amerykańskiej nie jest zły Stardust Speedway, aczkolwiek z perspektywy czasu, jak sobie tak słuchałem, to jakoś wolę obecnie teraźniejszość z wersji europejsko-japońskiej. No ale jeżeli ktoś lubi w zasadzie takie klimaty, no to why not w sumie. Jeżeli ktoś lubi wersję japońską, to dla mnie nie jest to żaden problem. W minutę 24,63 sekundy zaliczyliśmy pierwszy zone w Stardust Speedway. Ogólnie wspomnienia ze Stardust Speedway mam takie, że dosyć lubiłem ten zone, aczkolwiek w zonie drugim bodajże miałem problemy takie, że jak grałem za pierwszym razem, to mój czas tutaj wyniósł około 6 minut, coś takiego. Grałem oczywiście za pierwszy raz w tę gierkę. Za pierwszym razem, Jezus Maria, za pierwszy raz. Co to kurwa jest za słownictwo, Michał? Ja pierdolę. O, teraz możemy ogarnąć coś takiego. Dobra. Super peel out i lecimy. Zium. No, i teraz możecie sobie posłuchać wersji z przeszłości. Ten soundtrack to jest dosłownie kurwa mem. To jest dosłownie pierdolony kurwa mem.
Aczkolwiek trochę sobie posłuchamy, a potem wrócimy do teraźniejszości, ponieważ teraźniejszość jest naszym tutaj głównym atutem. Czyż nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, powiedzcie, czy się już nasłuchaliście tego soundtracku, bo ja myślę, że tak, więc dobra, wracamy. Wracamy do teraźniejszości. Pyk, 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 pyk. No, i wróciliśmy do teraźniejszości i lecimy z koksem. Bez zbędnego przedłużania. Okej. Okay. Tutaj widzę, że mamy badniki, które rażą nas prądem, więc lepiej na nich uważać. Oczywiście nie zapominajmy też, że tutaj mamy speed boosty, które powodują, że oczywiście jesteśmy szybcy, a tego chyba bardzo nie chcemy w tym wypadku, tak przynajmniej mi się wydaje. Mogę się oczywiście mylić. No i zapobiegłem tego, że teleportujemy się do future, co oczywiście jest całkiem w porządku, bo teraz będziemy mogli dłużej posłuchać sobie soundtracku z teraźniejszości. Może jeszcze jakieś żyćko spotkamy, kto wie? Nie pogardzę żyćkiem, tak powiem, bo mam 14 ich, ale to myślę, że jest całkiem wpyty wynik. Tym bardziej, że wróciłem po dosyć dłuższej przerwie do Sonica CD, więc... Więc no. No to tak jak mówię, ciekawostka dotycząca Stardust Speedway jest taka, że w zasadzie poza bezpośrednim występem w Soniku 4 Episode Metal, Stardust Speedway pojawia się jeszcze, wiadomo, w drugim epizodzie Sonika 4 Episode 2. No i podczas wyścigu z Metal Sonikiem, no, leci zremiksowana wersja soundtracku ze złej przyszłości, więc no. Znaczy ze złej przyszłości, przepraszam, nie przeszłości, tylko przyszłości. Tak więc to jest taka ciekawostka Velboxdel. Aczkolwiek, no mówię, wszystkie ciekawostki lub jakby to można powiedzieć, te wszystkie źródła, skąd ja czerpię te ciekawostki, to macie oczywiście standardowo w wpisie, ponieważ czemu by nie? No raczej nie jest to tajemnicą, że ja biorę to z polskiej sonikowej Wikipedii, no. Czy nie jest to jakaś tajemnica? No zresztą, nieważne, teraz skupiamy się na akcie, a raczej zonie numer 3, ponieważ tutaj będą dymy. Będą dymy jak u Martyny. I przy okazji mam 15 życie. Nice! Ale zanim zdobędziemy kolejne pierścienie, no to warto się rozpędzić, tak więc super pillout i lecimy tutaj. Ponieważ tutaj mamy dodatkowe pierścienie, a ja nie lubię gardzić pierścieniami, bo pierścienie zawsze dają żyćko. No i dobra. Mamy tutaj oczywiście naszego Eggmanka, robotnika. On oczywiście sobie przeleciał, tutaj chciał nas poczęstować laserem, ale my oczywiście nie skusiliśmy się na tę propozycję, ponieważ jest ona niefajna. I teraz lecimy na pościg za metalowym Sonikiem. Ponieważ tak, Metal Sonic to jest również temat tej gierki. Bo w końcu wiecie, jakbym chciał kogoś stworzyć, kto mógłby unicestwić Sonika, a kto jak nie Metal Sonic? Shadow. No ale to nie ta gra, to nie ta historia. To później się wydarzyło w serii, tak? Warto też wspomnieć, że poza metalowym Sonikiem, który nas ewidentnie nie lubi, to mamy jeszcze z tyłu właśnie Eggmana, który napieprza w nas laserem, a przynajmniej ma takie chęci skrzywić nas laserem. Więc radzę po prostu w nadzwyczajnym świecie uważać, bo to się właśnie może tak skończyć, jak teraz się skończyło. Za dzieciaka lub... Może nie za dzieciaka, ale jak pierwszy raz grałem w tę gierkę, to niebywały problem sprawił mi ten akt, więc... Wiem, co mówię. A teraz pozwólcie, że wyciszę się i pozwolę wam zrobić cięcie. Ja sam zrobię cięcie, no ale wy po prostu spotkamy się po cięciu, o! Okej, jestem z wami z powrotem. Obecnie wygląda to tak, jak wygląda. Jest! Dobrze! Ale zostałeś, kurde, porobiony, śmietniku! O kurde! Dobrze! Dobrze! Dobrze jest!
Ale to już nie pierwszy raz mi się coś takiego dzieje, kochani. Uwierzcie mi, odkąd gram w Sonica CD... Tyle razy mi się coś takiego zdarzyło, że to jest naprawdę przegięcie pały. Metallic Madness, ostatni zone w tej gierce. Tak jak w Sonicu 1 mieliśmy Scrap Brain, to tutaj mamy Metallic Madness. I szczerze powiedziawszy, muzyka, która obecnie leci, nie jest zła, aczkolwiek z perspektywy czasu, kiedy powstała Sonic Mania, to szczerze powiedziawszy, wydaje mi się, że Sonic Mania ma lepszy soundtrack Metallic Madness. Przynajmniej bardziej mi się podoba akt pierwszy, a akt drugi to jest po prostu kurde pierdolone złoto. No dobra, no ale wróćmy jakby może na ziemię i skupmy się teraz na tym, co tutaj mamy, więc... Jeśli chodzi o Metallic Madness, to Metallic Madness sam w sobie ma cztery aż ciekawostki. Pierwsza z nich... tutaj pozwólcie, że luknę sobie na moją ściągę, ponieważ mam w razie co ściągę zapisaną, jak na, gdybym zapomniał jakby o czymś. Więc jest taka animacja, którą możemy na YouTubie znaleźć jak Man of the Year. I w Man of the Year została użyta piosenka z teraźniejszości w tej otóż animacji. Ponadto w złej przeszłości, w momencie kiedy nie zdobylibyśmy siedmiu kamieni czasu, to moglibyśmy usłyszeć wokal. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że w tym wokalu moglibyśmy usłyszeć słowa takie jak you can't do anything, czy don't even try. Która jest oczywiście parodią przewodniego... która jest oczywiście parodią motywu przewodniego gry You Can Do Anything. Co jest dosyć takie może zastanawiające, może nie. Zależy, może ktoś się zainteresował czymś takim, ale... Wygrzebałem to z Sonicowej Wiki, więc stwierdziłem, czemu by nie o tym wspomnieć. Zresztą po raz kolejny mówię w opisie, możecie znaleźć sobie link do Wikipedii. No, idąc dalej z ciekawostkami, no to w Metallic Madness to jest jedyny poziom, który w Sonicu CD każdy akt ma inne tło, w przeciwieństwie do pozostałych poziomów, gdzie wszystkie poziomy mają zwykle jedno i to samo tło. Ale to są takie moim zdaniem bardziej pierdoły, ale jeżeli ktoś chce zwracać na takie rzeczy uwagę, no to ma do tego jak najbardziej prawo. Trzeci akt poziomu to jeden z dwóch w całej grze, który zawiera przepaście, no czyli jednymi słowy możemy liczyć na to, że zginiemy. No i oczywiście niemożliwością jest podróż w czasie jako pewne dwie postacie, ale o nich wspomnę, kiedy dorwiemy się, że tak powiem, w akcie drugim, a raczej w zonie drugim, ale dobra, już zostawmy zony, mówmy na to akty, bo Sonic 1 nas do tego też przyzwyczaił, taka jest prawda, no tak jest czy nie. No i sample z muzyki zostały użyte również w muzyce aktu drugiego w Chemical Plant w Sonicu Mania. I to są wszystkie ciekawostki dotyczące Sonica CD, jakie znalazłem, więc ten let's play w przeciwieństwie do tego, co widzieliśmy w 2015, jest chyba zdecydowaną różnicą, tak mi się przynajmniej wydaje. Aczkolwiek mogę się mylić, dla kogoś to może być, nie wiem, no słabe, że o takich ciekawostkach wspominam, no ale no pragnę przypomnieć, że ja mam taką tendencję, że ja lubię być po prostu w swoich let's playach informatywny, no i przy okazji w jakimś stopniu zabawny, no bo ja lubię jakby rozbawiać was niektórymi moimi failami, a czasami niekiedy moim poczuciem humoru, bo wiem, że są osoby, które lubią po prostu moje poczucie humoru, dlatego staram się go dużo używać w let's playach, ale też bez przesady, co nie? Więc, no cóż, Metallic Madness, moi kochani, ostatni zone, już niedługo finał gierki. Jak wam się ogólnie podoba ta odświeżona wersja tego let's playa w przeciwieństwie do wersji z 2015 roku? Napiszcie w sekcji komentarzy, bo jestem po prostu ciekaw, bo chciałbym wiedzieć, czy jakiś jest minimalny progres między tym, co nagrałem w 2015, a tym, co obecnie nagrywam. Bo mówię, staram się jakby dawać dużo emocji z siebie, nawet w takich grach jak Sonic, bo uważam, że komentarz jest dosyć ważny w takich grach. Żeby był trochę żywszy, bo wiadomo, no wszyscy lubimy słuchać o informatywności, o takich ciekawostkach, no ale bądźmy sobie szczerzy,
Też jednak emocje jakieś muszą tutaj towarzyszyć, minimalne chociażby. Dobra, więc lećmy teraz w tę stronę. O, i mamy tutaj coś, czego ja nigdy nie lubiłem, tego mechanizmu dokładnie. Ponieważ kiedyś miałem taką niestety dziwną przypadłość, że ten mechanizm mnie po prostu zgniótł. I to taki trochę smutna historia z życia wzięta, jeżeli chodzi o Sonic CD. Normalnie, kiedy to się stało, to nieironicznie płakałem. O, proszę bardzo! Mały Sonic! Jej! Tak, to właśnie chodziło mi o te dwie postacie. Po prostu nie możemy podróżować do innych wymiarów jako mały Sonic czy mały Tails. Ale spokojnie, malutkiego Tailsa też zdążycie zobaczyć. Też jest jedna ciekawostka, o której mi Pixel wspomniał. Dobrze, że sobie przypomniałem, aczkolwiek jeżeli Pixel będzie oglądał ten Let's Play, to mnie oczywiście może poprawić, ale wspominał mi ostatnio, że ktoś znalazł pewien hack, który umożliwił granie Knucklesem w Sonic CD. Czy nie wiem, czy to dobrze zapamiętałem, jeżeli źle, no to Pixel możesz wytłumaczyć w sekcji komentarzy, o co dokładnie chodziło. Albo ja się ciebie po prostu już po nagraniu tej sesji zapytam, czy dobrze zapamiętałem, ewentualnie dam tutaj notkę, że coś źle zapamiętałem i tyle, i chami w D za to. Nie, ale powiem wam szczerze, że ja w sobie, no wiadomo, wy możecie mieć inne zdanie, no bo macie do tego święte prawo, ale ja jak patrzę, jak ja gram obecnie w Sonica CD, to ja widzę u siebie progres, dosłownie, widzę progres, że między tym, co było te 6 lat temu, a tym, co jest teraz, to dosłownie czuję, że sprogresowałem, jeżeli chodzi o Sonica. Fakt, tracę pierścienie często w gówniany sposób, to jednak się nie zmieniło za bardzo, ale jednak czuję po prostu taki progres, że widzę, że jest po prostu coraz lepiej, a nie coraz gorzej. Zresztą, nawet jakbym grał to jak totalne gówno, to w sumie mam to w dupie, bo gram dla czystej przyjemności i mam naprawdę w dupie to, jak ktoś mnie ocenia, że nie wiem, gram jak skończony chuj. No, nie wszyscy są jakby najlepsi w każdy tytuł. Taka jest też prawda. Są oczywiście osoby stworzone do takich typu gier, no ale ja po prostu gram jak ja gram i tyle. I tyle, koniec tematu. Ogólnie te platformy, gdzie tam była taka szpara, gdzie musiałem skoczyć, to te platformy również powróciły w Sonicu Mania. W Sonic Mania w zasadzie. O ja pierdziule! To jest piękny soundtrack, to jest po prostu coś pięknego. Tak właśnie prezentuje się Metallic Madness w Good Future, moi kochani. Wiem, że dla niektórych to jest niedorzeczne i tak dalej, bo jednak, no kurczę pieczone, no lepiej wyglądałoby Metallic Madness w mroczniejszym soundtracku i z mroczniejszym tłem. No ale ponieważ robimy Good Future, czyli dobrą przyszłość, no to tutaj musimy liczyć się z takimi, a nie innymi konsekwencjami, że wszystko będzie po prostu pełne kolorów, pięknego soundtracku oraz po prostu będzie bardziej żywe. Mi osobiście takie Metallic Madness się podoba. Wiem, że Pixelowi niekoniecznie, bo pamiętam, że Pixel kiedyś narzekał na Metallic Madness w Good Future. Ogólnie Pixel na większość z tych zonów narzekał, bo lepiej dla niego oczywiście pasowały te ze złej przeszłości. No i wcale mu się nie dziwię, ponieważ każdy ma inne gusta, nie? Ja na przykład osobiście lubię te soundtracki z Good Future, ale no wiem, że są osoby, które po prostu za nimi nie przepadają, no i co poradzić? No nic nie poradzić. I zawsze, oczywiście, kurde, zawsze muszę mieć problem właśnie z dostaniem się tutaj. Zawsze. Nigdy nie mogę tego za pierwszym razem zrobić. No i to jest teraz bardzo fajna mechanika, bo tutaj musimy iść za jakby tą oto, nie wiem, nie nazwałbym tego platformą, ale po prostu musiałem iść za tą oto taką mechaniczną szafę, która po prostu pozwalała mi schować się za tłem. Okej. Dobra, udało się, zaatakowane zostało to coś. No i panie i panowie, finałowy boss. Jedziemy z koksem.
Muzyka tutaj jest też przepiękna. Kurde, groza i wszystko, co powiem szczerze powiedziawszy, no to bardzo po polskiemu to brzmiało. Groza i po prostu taka trochę niepewność tutaj panuje, że to jest naprawdę hit, nie? Ogólnie były chyba kiedyś nawet spekulacje, żeby ten boss trafił do Sonic Mania, bo niektórzy się tak zastanawiali, czy czasem ten boss nie trafi do Sonic Mania. No aczkolwiek, jak widzimy, no niestety nie trafił, no. Pech chciał, że nie trafił. A ciekawie by wyglądała, wydaje mi się, taka konfrontacja. Ale moi kochani, przeszliśmy Sonica the Hedgehog CD. Kampanię oczywiście Sonica. Udało nam się, za pierwszym razem. Jezus Maria, pamiętam, jak ja z tym bossem miałem problemy, kiedy grałem w wersję Sonic Gems Collection. Po prostu tam to jest właśnie między innymi problem taki, że w Sonicu CD na Mega CD były problem z frameratem. Co za tym idzie, tego bossa ciężko było wyłapać, jeżeli chodzi o ataki. Na szczęście tutaj mamy stałe 60 FPS-ów i żadnego problemu, więc udało nam się, zrobiliśmy to, po raz kolejny uratowaliśmy Little Planet. Zebraliśmy 7 kamieni czasu, uratowaliśmy Princess Sally albo po prostu Amy i mamy good ending. O, i Przemek Ratchet jest online. Pozdrawiam, Przemek Ratchet, jeżeli będziesz to oglądał. No i w taki oto sposób, kochani, skończyliśmy Sonica the Hedgehog CD, remaster mojego let's playa sprzed 5 lub 6 lat, bo to 2015 rok był, dokładnie wakacje, sierpień. I ta wersja let's playa jest moim zdaniem definitywną wersją let's playa. Nie będę już raczej robił innego V10, V5, V500, 100-900 z kampanii Sonica, ponieważ to, co teraz było pokazane, to było Definitive Edition. Przynajmniej ja tak uważam. Wy możecie uważać oczywiście inaczej, ale porównajcie sobie te let's play z 2015, a z obecnego roku. To myślę, że znajdziecie nawet nie małą różnicę. Więc teraz tak, moi kochani. Z mojej strony to by było na tyle. Jeżeli chodzi jakby o podsumowanie tej gry po latach, to powiem w dużym skrócie. Fabuła tej gry jest na wysokim poziomie, cały czas to podtrzymuję, może nie jest ona najlepsza z całej serii, bo Sonic 3 Knuckles dumnie zajmuje pierwsze miejsce. Aczkolwiek jeżeli chodzi o taką grę Sonica przed Sonicem 3 Knuckles, to uważam, że wypada ona dosyć dobrze i jestem zadowolony z fabuły Sonica the Hedgehog CD. Oprawa graficzna jak najbardziej jest na plus. Christian Whitehead wykazał się sporym profesjonalizmem, bo zrobił to w tak zajebisty sposób, tak ładnie odświeżył tę grę, że po prostu normalnie nie jestem w stanie to inaczej słowami nazwać, jak po prostu zajebiście, więc tutaj żadnej oceny z mojej strony nie będzie, dopiero przejdę do podsumowania. Soundtrack oczywiście jak najbardziej jest na wysokim poziomie, uważam, że europejsko-japoński soundtrack jest po prostu świetny i szczerze powiedziawszy, amerykański, o ile ma dużo fajnych nutek, to w rzeczywistości wygląda to po prostu inaczej. No, mam jednak większy sentyment do europejsko-japońskiego soundtracku. A jeżeli chodzi o sterowanie, to sterowanie jest jak najbardziej fajne, jest bardzo przyjemne i szczerze powiedziawszy jest na pewno lepsze niż sterowanie w Sonicu CD na Mega CD, czyli w pierwowzorze, w oryginale. Kochani, to by było na tyle. Wystawiam tej gierce oczywiście 9 na 10, no bo jednak wady w tej gierce są po prostu takie, że w sumie jedyną taką wadą, którą jedyne sobie co mogę przypomnieć, to to, że nie pamiętam, może przypomnę sobie w kampanii Tailsa, bo ewentualnie tutaj wam dam w napisach, o co mi dokładnie chodziło. Tak więc to by było na tyle, ja byłem pomidorowy.pl. To był Sonic the Hedgehog CD, kampania Sonica. Widzimy się w kampanii Tailsa i w innych moich let's playach. To by było na tyle. Trzymajcie się, cześć. Do następnego razu. No i co? Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że byłem informatywny i w sposób ciekawy prowadziłem let's play. W opisie są linki do moich socjali, grupa na Facebooku, Discord oraz Instagram. I to by było na tyle. Zasubskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, żeby otrzymać powiadomienia po więcej filmików, bo może coś innego was zainteresuje. Ja już zamykam mordę. Trzymajcie się i cześć!